Co jest najważniejsze w naszym życiu? Możemy udzielać bardzo różnych odpowiedzi na to pytanie. Rodzina, spokój, zdrowie, powodzenie. Zapewne będą wśród nas tacy, którzy powiedzą, że jest to zbawienie. Właśnie tę prawdę chce przypomnieć nam dzisiaj Jezus. Prawdę o tym, że nas stworzył, abyśmy byli zbawieni. Nic nie powinno zatem w naszym życiu być ważniejsze niż właśnie troska o ten dar ofiarowany nam przez Chrystusa, dar zbawienia. Niestety wielu, również spośród chrześcijan, nie przyjmuje tej prawdy, żyjąc tak, jakby po tym doczesnym życiu nic więcej miało nas nie spotkać. A nawet jeśli coś więcej jest, to jest to na tyle niepewna rzeczywistość i mglista, że nie ma sensu poświęcać jej zbyt wiele uwagi. W dzisiejszej Ewangelii Jezus konfrontuje się z tym sposobem myślenia. Mówi, abyśmy usiłowali wejść przez ciasne drzwi. Co oznacza ta zachęta? Odpowiedź na to pytanie możemy dziś odnaleźć w liście do Hebrajczyków, którego autor wzywa do wytrwania w karności. Ukazuje Boga, który jest naszym Ojcem, który, jak pisze, karci nas. Ten obraz Boga może wywoływać w nas poczucie lęku. Jednak nie o to w nim chodzi. Jeśli Bóg jest wymagający, to nie po to, aby szukać samej sprawiedliwości, ale przede wszystkim dlatego, że nas kocha. Prawdziwa miłość jest po prostu wymagająca, bo chce tego, co najlepsze dla ukochanej osoby. Bóg nie każe dla zasady. Jego sprawiedliwość jest bardzo daleka od postawy oko za oko i ząb za ząb. Nie każe dlatego, że źle postępujemy i jesteśmy nieposłuszni Jego woli. Nie jest tym, który też śledzi z ukrycia nasze życie tak, aby nas upomnieć, wymierzyć należną karę, aby złapać nas na grzechu. Bóg nie jest taki. Nie jest też dobrym wujkiem, który przymyka oko na nasze postępowanie. Jest po prostu miłością, która wymaga, bo kocha, bo chce tego, co najlepsze. Warto tutaj zobaczyć, że kara już jest niejako wpisana w grzech. Bóg nie musi podejmować jakiegoś szczególnego działania, aby nas przykładnie upomnieć. Odrzucając Boga i wybierając grzech, sami ściągamy i przyjmujemy wraz z wyborem grzechu jego skutki. Te trwożące słowa: nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się nieprawości, nie są tak naprawdę wyrazem obrażenia się Boga, ale skutkiem naszego wyboru. Wyboru, w którym próbujemy Boga wpisać w nas nasz świat grzechu i słabości, niejako legitymując swój grzech Bogiem stworzonym na naszą miarę. Bóg nie może się na to zgodzić, bo to byłoby dla nas złe, tragiczne. Odebrałoby nam ten największy dar, którym jest zbawienie. Warto tutaj też zobaczyć, że Chrystus zaprasza do uczestnictwa w swoim królestwie nie tylko tych, którzy zdają się być blisko, ale każdego człowieka. Jezus podejmuje ofiarę za zbawienie każdego, bez wyjątku. Dlatego powinniśmy się starać przekroczyć sposób myślenia, w którym będziemy przywłaszczać niejako sobie Boga i Jego łaskę, uważając, że tylko ci, którzy idą podobną do mojej drogi, mogą być zbawieni. To błąd Izraela. W końcu Jezus przestrzega, że nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie mogę siebie czynić zbawcą innych, mówiąc im, jak powinni
działać, jaka powinna być ich droga do nieba, to, co do mnie należy jako ucznia Pana, to podjęcie tego zadania, o którym pisze prorok Izajasz, bycia świadkiem chwały Pana i Jego obietnic, świadkiem prawdy o tym, że Boże serce jest gotowe pomieścić każdego człowieka, kto będzie chciał do Niego przyjść. Trwajcie szczepieni w Pana.